Ja będę teraz prorokiem, niech pan mnie słucha. Jeśli pan oczywiście chce. Konkurencja, bo w końcu w każdym zawodzie, wśród ślusarzy, wśród elektryków, wśród hydraulików jest konkurencja. Ja mówię panu, bo mieszkam za granicą i naprawdę wiele się nauczyłem. I to, co we Włoszech było 10 lat temu, to w Polsce teraz dopiero w obyczajowości, we wszystkich zachowaniach ludzkich wchodzi w życie. Tak na przykład te szmatławce tak zwane, tabloidy, czyli halo, na żywo, życie na gorąco. We Włoszech, żeby się utrzymać, żeby utrzymać swoją popularność, to ludzie już wywlekają cuda. To już nawet nie mówimy o życiu prywatnym. To już cuda, no dobrze, stwarzają niestworzone. Po co? Po co? Żeby zaistnieć. Ale po co? No, tak, w Polsce powstały supermarkety, jest od cholery stacji benzynowych. Tak samo będzie z aktorami. Trzeba się będzie sprytnie, zaprezentować. Trzeba stworzyć wokół siebie aurolę tajemniczości. Trzeba co pewien czas podsycać zainteresowanie. Ja nie mam ludzi. Takiej potrzeby. Naprawdę. Nie wystarczy to, co mam. Skromne życie, naprawdę. Jest pan nieszczery wobec mnie. Nie, ale jestem, ale naprawdę jestem szczery. Dlaczego pan mówi, że jestem nieszczery? Jestem bardzo szczery.